Cześć, tu Grania i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Ziva Bonde w przepięknym świecie Ziva Bonde w The Sims 3. Zaczynam odcinek tym pięknym widokiem na naszą afrykańską krainę i stwierdzam, że moi simowie muszą trochę częściej wychodzić ze swoich lepianek. O, tutaj widzimy ich domek. Już się zatrzymuję. Muszą częściej wychodzić ze swoich lepianek, ponieważ zasiedzieli mi się ostatnio tutaj na tej ich parceli. O, jesteśmy tutaj. Włączyłam już czas i powiem wam szczerze, że popełniłam straszną gafę, bo wczoraj nagrywałam odcinek z urodzin Kabuli, ale niestety nie nagrał mi się. Wyskoczył mi jakiś błąd w Actionie i po prostu no cały plik mam skichany, więc no niestety. A wczoraj były jej urodziny. Ona jest już dużą dziewczynką. Zrobiłam zdjęcie, jak była przy torcie. Kurczę, szkoda mi jest tego odcinka, ale słuchajcie, trudno. Ale w tym czasie w nocy wywaliłam ją z wyra i zdążyłam jej zrobić pokój. Zaraz zejdziemy tutaj ściankami i ja zaraz ją pokażę. Nasz Upepo tutaj sobie stał. Kabula. A, ona jeszcze śpi. I popatrzcie, ona ma takie pokoiki. Ja myślałam, że jej powiększę ten pokój, ale z tymi skosami ciężko jest, bo one... Ona już do szkoły. Ej, autobus? Przecież tu nie ma żadnego autobusu. Ja myślę, że ona będzie się teleportować. Mamuśka, daj jej coś do jedzenia. Kurczę. Trzeba pozbierać. Pomidora sobie zje. Ona musi coś mieć. A, ona ma jeszcze jabłko. Dobra, dam jej, żeby zjadła. Jak ona wstanie, to ja pokażę, jak ona wygląda. Ej, zrobiłam jej ten pokoik, mówię, taki sam, jaki był wcześniej, jeśli chodzi o wielkość. Bo kurczę, miałam jakieś problemy z dachem i stwierdziłam, że zostaje. Jakoś to łóżko się tutaj zmieściło. I wygląda, myślę, że okej. No jak wiemy, nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, przyborów szkolnych, biurka i takich tam rzeczy, bo ona będzie odrabiać lekcje na podwórku. Bo tutaj jest gorąco i dzieciaki ogólnie siedzą częściej na podwórku niż w lepiankach. Wejdę do kasy i pokażę może, jak ona wygląda tutaj. Master Control. Słuchajcie, ja ostatnio zmieniłam jej troszeczkę włosy i muszę się tutaj przyznać, że troszeczkę jej przyciemniłam, aczkolwiek jak ona ma tą fryzurę, to one wydają się znacznie ciemniejsze niż są normalnie. W innych fryzurach one są jaśniejsze, ona miała tam po tatuszku takie trochę siwawy ten brąz. Ja i Tanowi też po jakimś czasie to zmieniałam. Nie wiem, o co chodzi z tymi simami moimi dziecięcymi, że oni mają zawsze otwarte usta. może to jest normalne, albo u mnie tylko tak jest, ale z tego co kojarzę, to oni później jak są więksi, to te usta robią już się normalne. Oczy ona ma niebieskie po Zoe, bo Zoe miała takie na początku, teraz Zoe ma taką nakładkę na oczy z modów i ma troszeczkę inny kolor, ale ona odziedziczyła te pierwsze. Ona jest teraz w piżamie, ma taką, słuchajcie, plecionkową. Ja jeśli chodzi o dzieci, mam z modów jakieś fajne ciuchy, ale niestety nie pasują mi tutaj do tej afrykańskiej rozgrywki, bo i może jeszcze za jakiś czas coś pobiorę. Pierwszy strój na co dzień ma taki. Ma taką spódniczkę, nie jest na bosaka, bo tym buty mi tutaj nie pasują. Do niektórych strojów dałam jej takie japonki, ale myślę, że bose giry jak najbardziej tutaj pasują. Taką kolorową bluzeczkę, oczywiście pleciona. I drugi strój dałam jej taki. Ona, słuchajcie, będzie tam kręcić się obok Itana, jak on będzie pracował w tym swoim składziku. Może czasami będzie chciała mu coś tam pomagać. Ma tutaj takie różne kieszonki, może jakieś narzędzia małe dziecięce i się tutaj zmieszczą. Myślę, że wygląda też całkiem fajnie, spoko. W takim stylu itanowskim. Piżamy już widzieliście. Aha, wizytowe. Oni wizytowych strojów to, mówię, no nie używają tutaj, ale jakby już była jakaś okazja, to ma taką sukienkę. Ona jest z gry. Ja nadałam jej tylko takie, wiecie, te afrykańskie plecionki, chciałam powiedzieć, tekstury, które ja mam. Powiedzmy sobie, że mamuśka jej uszyła tą sukienkę, bo tego materiału oni tam mają jeszcze trochę. O, myślę, że jest okej. Na strój sportowy wrzuciłam jej coś takiego. Ta stylizacja nie do końca mi się podoba, ale już nie miałam innego pomysłu i mówię, te ciuchy, które ja mam w moich zasobach jakoś nie do końca mi tutaj pasują, więc tutaj te spodenki i koszulka są z grytką, mają dodane inne tam paterny. Może japonki nie do końca pasują do stroju sportowego, ale adidasy tutaj to Afryki też mi nie pasują. Strój kąpielowy ma taki i też oczywiście zpleciony, tylko taki trochę w innym kolorze. No i to by było na tyle. Ona ma takie dziwne brwi, jej takie wyskoczyły, ale ja tych brwi jej nie zmieniałam. Zostawiłam takie, jakie są. Przez to, że ja wczoraj nagrywałam odcinek i on mi się nie nagrał, to ja dzisiaj mogę zapomnieć o czymś mówić, bo my tam troszeczkę jeszcze w naszym ogródku pozmienialiśmy. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Czy ona zjadła? Co ty jeszcze? Higiena, ona nie zdąży się umyć. O kurczę, a może zdążysz? Nie wiem, jak to będzie teraz z tą łazienką, czy nie będziemy musieli przypadkiem postawić nowej. Wymieniłam im ten prysznic, bo kurczę, znowu się cały czas psuł. Jej w cechach wyskoczyło to, że jest tchórzem i ja nie mogłam tej cechy wybierać. Ona wyskoczyła automatycznie.
traumatycznie, bo wyświetliło mi się, że ona miała ciężkie dzieciństwo. Ja nie wiem, o co chodzi, może rodzice za mało nią się zajmowali i tanie. Zjedz coś na śniadanie. Zieloność, on lubi tą zieloność. Masz jeszcze zieloność? Masz jeszcze jedną. Ojej, trzeba będzie mu coś dać. A torta? A nie, dobra, to jest, zjedz torta. No tak, bo tort wczoraj, powczoraj został. Nawet jeszcze baloniki zostały. Taka była impreza, słuchajcie. No, ale się nie nagrał odcinek. Trudno, trudno. Ale dzisiaj też jest fajny dzień, bo Kabula idzie pierwszy dzień do szkoły i myślę, że zobaczymy, jak ta szkoła działa, bo ja byłam tego bardzo ciekawa. Widzę tu żółtych simów, trzeba będzie ich zaraz ogarnąć, ale na razie jeszcze skupię się na niej. No i co do tego jej trudnego dzieci? Ja nie wiem, o co chodzi, że jej wyskoczyło, że właśnie miała ciężkie dzieciństwo, nie można wybrać cechy i ona jest teraz tchórzem, no ale trudno, nic z tym nie zrobimy. Ona była takim grzecznym dzieckiem, tam siedziała w tej piaskownicy, może oczywiście ci rodzice, kurczę, nie wiem, olewali ją trochę za często. Za dużo tutaj mamy obowiązków. Ona sobie śpiewa tam pod prysznicem. Ona już powinna... godzinę? No dobra, od 9:00. Kurczę, dziwne to jest bardzo dziwne. Ja muszę im chyba skasować ten, kurczę, to siedzisko, bo oni zapominają później wyciągać dzieci tam, stąd, kurczę, z tego kojca. Ogólnie to ja myślałam, że Zoa i Berdonsik, że Zoa i Ethan postarają się o kolejne dziecko, bo ja mówiłam, że chciałabym, żeby oni mieli trójkę dzieci, ale okazało się, że jest problem, bo mamy za dużo simów na parcelinie, oni nie mogą już mieć więcej dzieci. Troszeczkę byłam zaskoczona, ale tak jest, no mamy dokładnie 8 i to jest ten magiczny limit. Ja wiem, że jest jakiś mod na tą ilość simów na parceli, ale ja sama nie wiem, czy ja będę z niego korzystać, bo ja nie chcę już instalować nowych modów, a i tak jeszcze mam w planach ten traveler tutaj zainstalować, więc troszeczkę się boję. Nie wiem, może poczekamy na babcię. Trochę drastyczne. Babcia, nie wiadomo, kiedy od nas odejdzie. Chociaż by się przydało, że zwolniła po sobie pokój. I zastanawiam się, czy też czy jednego konia nie oddać tej sąsiadce, tak jak ja mówiłam. No bo kurczę, mamy tyle tych zwierzaków, tych koni. Nie jest nam tyle tych potrzebnych tutaj. Ja tutaj, no myślę, że przez sąsiedzką przyjaźń możemy tam użyczyć jednego konika. A nam tutaj jest już naprawdę ciężko. Co prawda nam Fernando niedługo się zestarzeje. No ale zobaczymy, zobaczymy. W Pundzie przestawiły mi się, zresetowały mi się ustawienia wiekowe i ona znów jest młoda, czego ja nie rozumiem, więc jak Fernando się zestarzeje, to my Pundę też zestarzejemy. Myślę, że to się dzieje przez to, że ja weszłam do kasa i ja Pundę leciuteńko obniżyłam, bo ja uważam, że zebry są trochę mniejsze od koni, chciałam to zrobić, no i przez tą wizytę w kasie coś mi się tutaj pokićkało. O, wannę mam, o, wannę trzeba schować. Timon miał pchły, dlatego wanna jest na zewnątrz, ale my mamy ją tylko na pchły i my sobie ją trzymamy tutaj, o, w wyposażeniu i wyciągamy, jak ktoś ma pchły. Ej, czy ty idziesz... Ej, czyli szkoła nie działa. A nie można jej dać, żeby ona szła do szkoły. Opuszcza szkołę. Idź do szkoły. Ona nie może iść do szkoły. Ej, czyli szkoła nie działa? Nie działa szkoła. Ej, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, żeby szkoła działała? Ja myślałam, że będzie działać szkoła. Czyli szkoła w tym mieście nie działa. Ej, kurczę. Dostała opiernicz, że nie poszła do szkoły, ale szkoła co? Trzeba będzie coś z tym zrobić. A nie, teraz idziesz. Ej, kurczę, czyli przez to, że ona jest tchórzem, nie chciałaś do tej szkoły, czyli teraz idzie i chyba będzie działać. Ona sobie tam piechotką. Dobra, okej. Dobra, idę za nią zobaczyć, jak ona tam wchodzi. Ja myślę, że ta szkoła może działać tak jak ten ratusz, bo oni ostatnio byli w ratuszu coś tam załatwiać. Jako królicza norka, no wszystkie te takie szkoły działają jako królicze norki, ale szkoło, działaj. Ej, i tu jest szkoła. A gdzie ona biegnie? Aha, dobra, to tak wygląda. Tak, to będzie tak. Jejku, dobrze, bo ja nie chcę żadnych komplikacji. Działa, ona teraz powinna zniknąć. Tak, jest w szkole. Kurczę, przez to, że ona jest tchórzem, to nie chciałaś do szkoły? Nie mam pojęcia. Babciu, co robisz? O, ona się z Timonkiem bawi. Ojejku, fajnie. Dobra. Mamy tutaj za dużo simów. Ogródek, Upepo, łaskocz. Nie. Teraz nie musisz. Idziemy do ogródka. W ogródku tutaj. Aha, jeszcze nie powiedziałam o tym, ale w sumie no było to widać, tylko po prostu nic o tym nie powiedziałam, że przez to, że ona ma taki mały pokoik, to my tutaj skrzynię z zabawkami, my, to znaczy ja, dałam jej tutaj na zewnątrz, razem z tym konikiem
pundą zabawkową. Ma tutaj taki kącik, słuchajcie, na zewnątrz. Myślę, że też jest ok, ma parasol. Może sobie tutaj jak najbardziej się bawić. Znowu mamy kurczaki i kącik ten ogródkowy. Ja troszeczkę, wiecie co, ja tak rozbudowałam. Znaczy nie rozbudowałam, ale dodałam tutaj trochę bibelotów, bo przez to, że ja ostatnio wchodziłam i szukałam tej huśtawki, która tutaj jest, tak, i wstawiłam huśtawkę, też o tym nie powiedziałam, przez to, że mi się ten odcinek, kurczę, nie nagrał, ja tam się tyle nagadałam, to ciężko mi się teraz powtarzać. Szukałam tej huśtawki, a ona, ta głupia huśtawka, znaczy nie głupia, bardzo fajna, ale ta huśtawka jest z modów i ona w trybie kupowania, ona się pokazuje jako inna huśtawka w miniaturce i ja przez to nie mogłam jej znaleźć, straciłam tyle czasu, że natrafiłam po drodze na tyle różnych bibelotów, że tutaj im powstawiałam jakieś łopaty, grabie, ale mamy chwastów. Tutaj mają tą dynię wsadzoną, ale dynie im zwiędły. Nie wiem dlaczego, a były dbane były dynie. Taką ściankę tutaj mają też. Nie wiem, czy to jest fajne, ale jakoś tak chciałam. Chciałam tutaj jakieś odmiany. Miałam takie kosze na te swoje różne zbiory. Ale dobra, Zoa. Czemu trzeba użyć kompostownika? Zoa ma... Ona cały czas tam do UP pochodziła. Tak, Zoa ma tą karierę jako ogrodniczka. Ona cały czas jest gniataczką ogórków. Ale powiem wam szczerze, że ona tutaj wielkiej sławy nie zdobędzie, bo karierę tą się rozwija przez sprzedaż roślin, owoców i warzyw. A oni, nie ukrywajmy, oni najczęściej to po prostu jedzą. Więc ta sprzedaż nie będzie taka tak prężnie chodziła, jak ja sobie to przez chwilę myślałam. Itanie, o, Itan, ty możesz rzeźby robić. Itan musi się troszeczkę... Ej, ty zrobiłeś kosz na pranie? Ej, to ci jak kosz na pranie? Oni mogą robić meble? 187. Czy to działa jak kosz na pranie? Oglądaj. Ej, gdzie są jakieś brudne ciuchy? Ja chcę zobaczyć! Ja nie wiedziałam, że tak można! Rób pranie. Ej, kurczę, gdzie są jakieś... O, niech on się przebierze, to może rzuci ciuchy. Zmień strój, weź ten drugi sobie przez chwilę załóż. I to nie. Nie zamulaj. A nie, on... I co, nie rzuciłeś ciuchów. Ej, ale jestem ciekawa, czy to działa jak taki mebel. Dobra, ja na razie to odstawię tutaj. Jestem zaciekawiona. Ja mu dałam, żeby on po prostu robił jakąś tam rzeźbę. Automatycznie rzeźba. Glina. No dobra, to może z gliny. Ciekawe, co on teraz zacznie robić. Tak, Timonku, jesteś staruszkiem. Ale my dalej cię kochamy. Ale dobra, on zrobi rzeźbę. Ostatnio troszeczkę klejnotów szlifował, ale ja nie sprzedawałam ich od razu wszystkich, bo tak sobie pomyślałam, że skoro on się tak tutaj stara, to w pokoju zrobili sobie taką wystawkę. O, tutaj są trzy. Czasami takie ładne te klejnoty wychodzą. Nie wszystkie będziemy sprzedawać. Zostawiam je na czarną godzinę. Ale ogólnie to oni pieniądze na ten cały remont i to wszystko mieli nie ze swoich, wiecie, z tej pracy, bo ona nie jest aż tak dochodowa, ale muszę się przyznać, że posprzedawałam im trochę tych skrzatów, które oni mieli, bo te skrzaty nam się co jakiś czas pojawiają na podwórku, one kosztują tam koło tysiaka i my ze dwa te skrzaty sprzedaliśmy, żeby móc zrobić ten pokoik dla Kabuli, no. Nie chciałam oczywiście wpisywać tutaj kodu, no, ale tak wyszło. Skrzaty są dochodowe, jak już się pojawiają, no to mamy. Aha, jeszcze tak, słuchajcie, Simba troszeczkę nam urósł. Ja wykorzystałam ten mod, który mam na rozmiar kotów i ja go troszeczkę powiększyłam, ale no wiecie, on jest teoretycznie lwem, lwokotem, no ale on takim prawdziwym lwem to on nigdy nie będzie. Ja go nie powiększę do takiego maksymalnego rozmiaru. No patrzcie, bo tutaj różne dziwne rzeczy się z nim dzieją. Może weź, obudź się. O, on się tak jakoś podnosi dziwnie. Uczucia, mów. Zaraz zobaczymy, żeby Zoa tutaj podeszła. A, ona jeszcze przy ogródku coś robi. A, Dami, żeby ona rozmawiała z roślinami. I on jest o tyle większy, ja chyba naprawdę nie będę go większego robić. Kurczę, że my nie wzięliśmy jakiegoś geparda, to by było łatwiej. No przecież ja mu nie zrobię grzywy. Tak mu przyciemniłam tutaj lekko przy tej głowie, że tam niby trochę tego ma, no. Innego pomysłu na dalszy rozwój tego zwierzęcia po prostu nie mam. Na razie zostanie taki. Mówię, z gepardem byłoby łatwiej, ale patrząc na niego, on tylko tak przez to, że jest większy, on troszeczkę dziwnie chodzi. No wiecie, tempo ma to samo jak u małym kotem, a i tak te łapki mu troszeczkę w powietrzu latają, ale myślę, że jest okej. On jest teraz wielkości chyba Timona, z tego co ja widzę. Zabawa, brykaj. Timonku, ale ty już nie masz siły zbytnio na takie brykanie. Co? Ale widać, że on jest staruszkiem już. Nie chcesz? Nie chcesz. Czy nie masz miejsca? A gdzie ten Sim? Ej, zostaw kurczaki. Nie wolno kurczaków.
Jeść, nie patrz tak na nie. Zabawa, prykaj, to idź do niego. Kurczę, wy musicie mieć... Jak oni mają tam w kontaktach? Nie jakoś super. Z tym Simbem ciężko jest nawiązywać kontakt, przez to, że on jest troszeczkę zdziczały, choć już nie jest aż tak zdziczały, jak był na początku. Dobra, oni się tutaj pobawią, ja sobie patrzę na resztę. I ten rzeźba. Czemu ty jesteś taki niewyspany? On mi w nocy wstawał, bo ja ich tak troszeczkę wczoraj po tym nagrywaniu odcinka nie ogarnęłam aż tak dobrze, bo on za wcześnie poszedł spać. Oni mi tutaj czasami śpią w dzień. Ja nie do końca to lubię, bo później mam taki przestawiony zegareczek, ale jak się zdrzemnie, to chyba będzie okej. Okay. Kiedy ona wraca? Ona ma do 15. No dobra, zobaczymy tam. Zoe jak zwykle sprząta. No dobra, co sprząta. I co z tymi naszymi kuniami ja mam zrobić? Kurczę, no Marze, czy ty chcesz... ja ostatnio zauważyłam, że oni mają tutaj pełno złota. Nie wiem, skąd na siebie jakiś generator złota mi się tutaj włączył pod ogródkiem, ale okej. I ten może potem to zbierze, a ja się tutaj nad Omarkiem zastanawiam. Szkoda mi jest trochę się pozbywać jednego z koni, no ale jakoś tak mają sobie siusia tutaj, tak. Ale jest ich zdecydowanie tutaj za dużo, a ja naprawdę chciałabym, żeby oni mieli jeszcze jedno dziecko. I myślę, że jak go oddamy tutaj do tej pani, która mieszka o tu, to my i tak będziemy go widywać. I my chyba tak zrobimy. Już nie dzisiaj. Ja to sobie zrobię w jakiś dzień, tam przełączę się na nią i my go tam przeniesiemy. Może nawet na kodzie, tak żeby już się nie bawić te adopcje i te wszystkie dyrdy mały. Pepo, czy ty umiesz już korzystać z nocznika? Nie pamiętam właśnie. Chyba jeszcze nie umie. Nie umie. Babcia albo Zoa. Ucz. Cuchnące robaki. Nauczyciel chce, żeby ktoś po lekcjach wyczyścił klasową klatkę na robaki. To nieprzyjemna praca, ale ktoś musi ją wykonać. Nie, ja chcę, żeby ona już do domu wróciła, nie jakieś tam robaki czyściła, kurczę. Babciu, weź idź się rozerwij. Kurczę, ileż można w tej piżamie chodzić? Zmień strój. Na co dzień jeden. Babci damy, żeby ona się wybrała na... Odwiedź parcelę. Ojejku, klasa, której uczy się Kobla, ma jutro wycieczkę. A, jutro. Dobra, okej. Cały czas mi się tutaj coś pojawia. Kurczę. A, ja oczywiście jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym, że ja im tu domek na drzewie postawiłam. Ale on z tego, co mi się wydaje, to on działa. Ale chciałam... A kto tu jest? A, tu zwierzaki sobie chodzą. Dobra, okej. Idziemy za Kabulą. A, ona jest jeszcze w szkole. Ona powinna już wychodzić. Ej, czy są tutaj jakieś inne dzieci? Kurczę, mi się wydaje, że te wszystkie dzieciaki, które były w tym mieście, to one już podrosły. Trzeba jakieś dzieci ogarnąć, żeby ona miała znajomych. Ej, były dzieci wcześniej. Czy one wszystkie już... czy one wszystkie już są chyba duże? Może ja tutaj komuś dodam do rodziny jakieś dziecko, żeby ona miała jakieś koleżanki, kolegów. Dobra, fajnie, że w tej szkole jest takie miejsce w sumie, że ona może już od razu po lekcji sobie tutaj robić lekcje. Nawet nie musi w domu, ale w domu też by sobie poradziła, tylko na podłodze. A, i ta nie. Idź się zdrzemnij. Dobra, a co on teraz robi? Ej, ja bym chciała, żebyś ty robił te takie meblowe rzeczy. To by było fajne. To na razie mu nie daję, żeby zbierał to złoto. Mam nadzieję, że ono stąd nie zniknie. Nie, mam nadzieję, że będzie okej, ale ono nam tutaj leży już od 3 dni, ja po prostu nie mam czasu go zbierać. I tanie, idź się zdrzemnij, tylko nie na długo. A, bo ja sobie ścianki postawiłam. Dobra, a jak tam jedzenie? I tam nie ma jedzenia, Zoa, a czy ty możesz coś zebrać jeszcze w ogródku? Czy się bawisz z kurczakami? Jajka też trzeba w końcu pozbierać. Zbieraj jaje, karm kurczaki, trzeba je karmić, żeby były jajka, bo ja tak sobie myślałam, a jajek, ale Zoa ma tych jajek dosyć sporo, ale reszta chyba już nie. Więc trzeba będzie jednak się troszeczkę nad tym skupić. Zbierz. Ona ma tutaj jeszcze zieloności. Kurczę, chciała, żeby ona te banany. Można sadzić banana! Okej. Ale banan to jest palma. A jak posadzimy tu banana, to nam wyrośnie palma. Ale jednak tutaj jest łatwiej. Dobra, będziemy mieli najwyżej jedną palmę. Wiecie, że ja nie wiedziałam, jak wyglądają banany w Simsach. Ja chyba nigdy nie doszłam do tego poziomu. Nie, bo to chodziłam do poziomu takiego wyższego w ogrodnictwie, bo to trzeba mieć poziom 7, żeby sadzić banany. Ale jakoś, kurczę, nie pamiętam. Dobra, ona sobie coś pozbiera i Tanowi trzeba dać te pomidoły. Pomidorów mamy najwięcej. Tak. A banany mamy 2. Jeden na próbę na razie zasadzimy tam. Zobaczymy, jak to wygląda i na ile on jest wysoki. Czy ty wróciłaś? Aha, ona jeszcze lekcje robi. Kłóci się ze mną. Ej, jacyś ludzie tutaj ją chcą zaczepiać. Czy to jest nauczycielka? Kto to jest? Nie pasujesz mi tu, człowieku. Paparazzi.
Po co nam tutaj paparazzi? Ej, nie, wróć do domu, nie będziesz gadać z jakimś, kurczę, zgrzybiałym, spróchniałym starcem. Tak, nie możesz, nie możesz. Okej. Babcia jest na festiwalu? Rozmyśla nad pustką życia, ja chciałam, żeby ona się rozerwała. Ona sobie tutaj medytuje. No dobra, a ja sobie tutaj pobiegnę za nią. Fajnie, że ona pieszo będzie chodzić do tej szkoły. Jeku, ona będzie miała taką przestraszoną minę teraz cały czas? Powiedzcie mi, czy ona tak wygląda, czy po prostu jest tchórzem? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to przez tchórzostwo, czy to jest jej wygląd. Dobra, powtarzam się. Ale ty jesteś wolna. Ej, może ze zwierzakami się pobawisz trochę? Ty jesteś na... Chyba sobie śpi. No dobra, dobra, dzień zaraz będzie się kończył i... Aha, na kim jestem? A nie, na nim. Lekcje już zrobione, ona jakoś bardzo głodna nie jest. A gdzie jest Timon? Timon zeskakuje z wyra. Chodź, Timonku. Wy musicie sobie relacje poprawić troszeczkę. Gdzie ona jest? Bo on wcześniej mógł ją tylko w sumie wąchać, jak ona była takim malutkim dzieckiem. A, ona jeszcze nie zrobiła lekcji do końca. A, czyli ten starzec wstrętny ją tam, kurczę, przeszkadzał. Ej, a czemu jest tak... A, już myślałam, że ona ma tak tyle nieodrobione tych lekcji. Dobra, no dobra, no to zostawimy ją na razie tutaj. Co? Posadziłaś tego banana? Nie, ona cały czas zbiera. Kurczę, tyle tego mieliśmy do zbierania już? Ej, nie, pomidory już? To kurczę, jak się zbierze ileś razy, to jednak one więdną od zbierania po prostu, no. Trudno, trudno, posadzimy nowe. Dobra, mamy bananę. Dobra, i Tanie, to ty w takim razie, już się robi ciemno, ja chwileczkę tutaj przyspieszyłam, żeby wiecie, nie nagrywać znowu tyle czasu. I Tanie, rozpal ogień. Może ktoś tu... Babcia będzie... Babcia cały czas rozmyśla nad pustką życia i nie zjadła nawet. No, to oni sobie zjedzą teraz za jakiś czas. Ciekawe, czy małe dzieci mogą coś piec na tym ognisku. Zaraz zobaczymy. Ja nie pamiętam. I Tanie, upiecz coś. O, on ma te pstrągi jeszcze. A dziecko może? Może. O, ona sobie może pomidora upiec, ale ona nie jest głodna. Dobra, okej, fajnie, bo będą mogli sobie tutaj przy ognisku siedzieć. Jajko, tak, jajka. Jajka właśnie są o tyle niestety dziwne, że trzeba je przyrządzić na czymś. Nie można ich tak po prostu jeść z wyposażenia, więc dlatego, żeby... Dziecku! Dlatego, po to, żeby ona... Zoła mogła sprzedawać jakieś... kurczę, a jak on... Ten... On jeszcze musi zjeść... Nakarm na podłodze. Dobra, kończę. Aby Zoa mogła sprzedawać te warzywa i owoce i tam troszeczkę sobie tą karierę polepszać, rozwijać, to skupię się na tym, żeby oni głównie jedli ryby. Ryby i jajka, a ty, żeby te rośliny mogli jednak trochę sprzedawać. O, jak ja uwielbiam. Ja to mówiłam, jak ja uwielbiam ogniska. Dobra, Zoa, ty też coś zjedz. Może jeszcze... Ona jest głodna? Tak, ona jest głodna. Upiecz coś, czosnek, jajko. Ona torta chciała jeść. Nie, tego torta wyrzucimy. On się już do jutra popsuje, a nie mamy lodówki, więc nie można go schować do lodówki, więc nam na bank się popsuje. O, i rodzinka sobie siedzi. Czy on jeszcze wytrzyma? Wytrzyma, dobra. Ten, kto pierwszy zje, zajmie się dzieckiem. No i ogarniam tych simów już. Chyba sobie ich ogarnę sama, jak oni będą szli spać. Bo to już będzie za długo. Punda. Jedz marchew. Ej, Punda, a czemu ty chcesz jeść marchewki? Nie, ona nie może tędy przejść. Jedz sobie w zagrodzie. Jedz siano. O, i Tanie, ogarniaj. Puść do końca. No dobra, żegnam się na dziś. I Tanie, co tam marudzisz? Wszystko jest okej. Okay. Żegnam cię na dzisiaj. Widzimy się niebawem. Myślę, że po tych parę dni simowych następnych też sobie pogram jeszcze tutaj sama. No myślę, że tego Omarka oddamy sąsiadce i oni za jakiś czas jednak będą się starać o to kolejne dziecko, bo chciałam, żeby to była naprawdę liczna rodzina. A teraz jest liczna jak na razie dzięki temu, że mamy tyle zwierząt. Do zobaczenia.